Witam Was w Paraguay Live. Mam na imię Zbyszek i serdecznie Was pozdrawiam ze słonecznego Paragwaju. Dzisiejszy temat to Wasze pytania. Zostańcie. Dzisiaj w języku polskim, bo naprawdę sporo z Was narzekało, że za dużo robię filmów w języku niemieckim, więc dzisiaj stuknąłem się w głowę, mówię: Zbyszek, dobra, trzeba zrobić filmik po polsku, w języku polskim. Dlatego uważam, że powinienem zacząć właśnie od Waszych pytań. I na tym chciałem się skupić, abyście mieli od dzisiaj tą możliwość zadawania mi bezpośrednio pytań naturalnie w języku polskim, co jest ważne, bo sporo z Was, czy większość z Was z pewnością nie rozmawia w języku niemieckim, dlatego w języku polskim pytania z Waszej strony i odpowiedzi z mojej strony, jeżeli chodzi o temat Paragwaj. Zostańcie ze mną. No więc jak wiecie, dziękuję przede wszystkim za większość Waszych pytań, które napisaliście poprzez e-maila. Jedno z pytań było: dlaczego i jak znaleźliśmy się w Paragwaju? To jest trochę dłuższa historia, ale żeby ją krótko streścić, jak wiecie, byliśmy urodzeni, jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami. Potem wywędrowaliśmy do Niemiec. W Niemczech zostaliśmy ponad 20 lat. I teraz prawie 20 lat będziemy w Paragwaju. Dlaczego Paragwaj wówczas, jak i dzisiaj Paragwaj wydaje nam się optymalnym krajem do emigracji? Przede wszystkim Ameryka Południowa, a więc tranquilo, natura, przyroda, nie ma tej hektyki, nie ma tego stresu. Przede wszystkim tutaj, w małym miasteczku, gdzie my mieszkamy, w Piribebuy. Następne pytanie, które często zadajecie, jest: z czego żyjemy? Oczywiście kwestia pieniędzy zawsze jest istotna, zawsze jest ważna. Dlatego odpowiem Wam na to pytanie. Ja w Niemczech swego czasu pracowałem w nieruchomościach i to mówię ponad 17-18 lat. A więc postanowiłem to samo, to znaczy to samo, tylko z mniej, ze znacznie mniejszym stresem robić tutaj w Paragwaju. Najpierw po przyjeździe trochę musieliśmy się zrelaksować, także nie było problemu. Budowaliśmy naszą skromną posiadłość, tak aby w spokoju żyć i wypoczywać. No ale potem człowiek się starzeje, jak wiadomo, więc powróciłem do swojego zawodu i dlatego od parunastu lat zajmuję się tutaj nieruchomościami. Oczywiście dodatkowo jeszcze sprzedajemy yerbę, to znaczy stewie, nie wiem czy słyszeliście zioło, oraz zajmuję się po części marketingiem online, chociaż tą kwestię odłożyliśmy trochę na dół, ponieważ nie można wszystkiego robić naraz, a więc przede wszystkim nieruchomości. Pytanie, które też często zadawaliście, jest: z czego można żyć w Paragwaju? Ja powiem tak, praktycznie z wszystkiego. Chodzi o to, żebyście zapewnili swoim przyszłym klientom jakość, odpowiednią jakość. To jest najważniejsze i trzeba tak szczerze powiedzieć, że tutaj ta jakość niestety kuleje. Jeżeli pogooglujecie trochę, poszukacie filmów na YouTube, poszukacie na naszym kanale Paraguay Live,
Ja sam zrobiłem parę, jak nie paręnaście filmów właśnie o Paragwaju. Jest ich w sumie prawie chyba 250, jeżeli sobie dobrze przypominam. Część oczywiście po niemiecku, ale i tak można się zorientować, jeżeli chodzi o kwestię Paragwaju, co tutaj można robić. Dlatego na ten temat zrobię może ekstra wideo, żebyście ekstra zadawali pytania, z czego można żyć w Paragwaju, jakie zawody. Ja praktycznie powiem ogólnie, że prawie z wszystkiego. Przede wszystkim w tych mniejszych miasteczkach nie ma absolutnie żadnego problemu. Przede wszystkim ludzie są uprzejmi. Oczywiście to, co potrzebujecie, proszę, proszę nie zapominać, jest język, tak? No, kto was przyjmie gdzieś do pracy, czy jeżeli sami chcecie jakiś swój własny biznes otworzyć, no to hiszpański jest sprawą podstawową, więc jeżeli chcecie wyemigrować do Paragwaju, czy jesteście tym zainteresowani, to oczywiście bierzcie się od dzisiaj, od zaraz za język hiszpański. Ja w opisie mogę wam podać parę linków, gdzie ewentualnie można, do kogo się można zwrócić, czy jak się można uczyć hiszpańskiego, ale uważam, że w Polsce również są i macie konkretne możliwości do nauki języka hiszpańskiego. Ok? Także dziękuję wam serdecznie za te krótkie wideo. Zakończę jak zawsze. Zadawajcie pytania w komentarzach. Powracając krótko jeszcze do pytań, jeżeli chodzi o pytania, zadawajcie je z hashtag, chyba tak po polsku to się mówi, wiecie, pokażę wam, o co chodzi, hashtag Paraguay Life i potem wasze pytanie. Ułatwi to mi w każdym bądź razie szybkie odpowiedzi i mogę kręcić następne wideo, aby wam pomóc, wam, którzy jesteście zainteresowani Paragwajem, w ten sposób mogę wam szybciej pomóc. Also, hashtag Paraguay Life i wówczas na większość tych pytań postaram się wam odpowiedzieć. Także dziękuję za poświęcony czas. Lajki w górę, jeżeli się wam podobało. Oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, tak, aby żadnych filmów nie przegapić. A więc trzymajcie się, uważajcie na siebie w tych ciężkich, trudnych czasach. Zdrówka ze słonecznego Paragwaju. Żegna was Zbyszek.